Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy serdecznie i pozdrawiamy z Archikatedry Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. 10 dzień miesiąca czerwca, zatem nasza wspólna modlitwa w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, także w intencji naszej ojczyzny. Dziś mszy świętej przewodniczyć będzie ksiądz prałat Zbigniew Zembrzuski, dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Gdzie jesteś? Pyta Bóg Adama w raju. To pytanie brzmi nieustannie w naszych sumieniach. Dzisiaj, w tym momencie, w każdej chwili życia słyszymy głos Boga, który nas szuka. Gdzie jesteś, człowieku? Jak daleko zaprowadziły cię twoje wybory? Ewangelia przynosi różne odpowiedzi. Są tacy, którzy dobro nazywają złem, odrzucając głos Ducha Świętego. Są też ci, których Jezus nazywa swoją rodziną. To ci, którzy wypełniają Słowo i Słowem żyją. Gdzie ja jestem? Czy tam, gdzie chciałbym być? Czy tam, gdzie mnie woła Bóg? Czy możemy dziś powtórzyć za świętym Pawłem: my także wierzymy i dlatego modlimy się przekonani, że ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także tym,
którzy tak nagle odeszli od nas w dniu 10 kwietnia 2010 roku. I dlatego dziś w Archikatedrze Warszawskiej chcemy sprawować najświętszą ofiarę za wszystkich, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Modlimy się za świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę Marię, prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, przedstawicieli najważniejszych instytucji życia narodu, duchownych, przedstawicieli różnych stowarzyszeń oraz załogę samolotu. Ale także naszą modlitwą chcemy otoczyć również tych naszych bliźnich, których tak bardzo osobiście dotknął dramat smoleński. Pamiętamy i o naszej ojczyźnie, gdyż obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości, aby była domem dla wszystkich rodaków. Witam bardzo serdecznie rodziny i bliskich ofiar katastrofy smoleńskiej. Witam przedstawicieli władz państwowych, parlamentarzystów. Witam wszystkich przedstawicieli naszych władz na czele z panem premierem Mateuszem Morawieckim. Witam panów ministrów, witam naszych przyjaciół górników ze Śląska, z kopalni Mysłowice Wesołe. Witam poczty sztandarowe Archikonfraterni Literackiej z Warszawy, Komitetu Katyńskiego, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Warszawa Wschód, błogosławionego Władysława Zgielniowa, Warszawa Ursynów, Komendy Głównej Policji, Biura Ochrony Rządu, Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Bardzo serdecznie witam wszystkich uczestników naszej Eucharystii, którzy łączą się z nami dzięki transmisjom telewizyjnym i radiowym. A nasze uroczystości transmitują już tradycyjnie, można powiedzieć, Telewizja Trwam, Radio Maryja, Telewizja Republika, a także Telewizja Polska, TVP Info oraz Polskie Radio. Witam naszych artystów, którzy udzielają nam swojego talentu i razem z nami się modlą, pana Piotra Rachonia, mistrza organów, i panią Katarzynę Łaniewską, aktorkę. Bardzo serdecznie witam duchowieństwo, kapłanów. Szczególnie pragnę powitać księdza prałata Zbigniewa Zembrzuskiego, dyrektora Caritas Archidiecezji Warszawskiej, który dzisiaj wygłosi homilię. Witam was, moi kochani, którzy tak wiernie gromadzicie się każdego 10 w Katedrze Warszawskiej, mieszkańców stolicy i z pozostałych miejscowości w Polsce, a także z zagranicy. Księże prałacie, proszę o przewodniczenie naszej modlitwie. Uznajmy przed Bogiem grzechy i zaniedbania nasze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynieniem, zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przedokładam Najświętszą Marię zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Amen.
wysokości Bóg, a na ziemi pokój ludziom napełniony. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, Boże Królestwo, módlmy się. Boże, źródło wszelkiego dobra, wysłuchaj nasze pokorne prośby i spraw, abyśmy przez Ciebie natchnieni poznawali, co jest słuszne, i z Twoją pomocą to wypełniali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się. Rzekł Bóg: któż Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego Ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni Twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między Ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo Twoje a potomstwo jej. Ono ugodzi Cię w głowę, a Ty ugodzisz je w piętę. Oto słowo Boże. Amen.
Zbawicielem pełnym miłosierdzia. Wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci służono z bojaźnią. Mam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. Dusza moja oczekuje Pana, bardziej niż strażnicy poranka. Niech Izrael wygląda Pana. Jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Bóg Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, mamy tego samego ducha wiary, według którego napisano: uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby łaska obfitująca we wdzięczność wielu pomnażała się Bogu na chwałę. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że kiedy nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja.
władca tego świata zostanie precz wyrzucony, a ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem: odszedł od zmysłów. A uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem: ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stojąc na dworze posłali po niego, aby go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli: oto twoja matka i bracia na dworze szukają ciebie. Odpowiedział im: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła niego, rzekł: oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie. Drodzy krewni i bliscy wszystkich, którzy tragicznie zginęli 10 kwietnia 2010 roku w drodze do Smoleńska. Szanowni przedstawiciele parlamentu i samorządów, umiłowani siostry i bracia zgromadzeni przy ołtarzu Jezusa tutaj w naszej Bazylice Archikatedralnej oraz łączący się z nami za pośrednictwem mediów. Nie rozumieli Jezusa bliscy, bo jak można zrozumieć człowieka, który jest tak pochłonięty pracą, że nie ma czasu na jedzenie ani na sen? Nie rozumieli Jezusa wrogowie, którzy podejrzewali go, że czyni rzeczy wielkie mocą diabelską. Nie rozumieli nawet najbliżsi,
matka i krewni. Mieli nadzieję, że Jezus oderwie się od swojej pracy, aby spotkać się z nimi. Jak mamy rozumieć odpowiedź Jezusa? Ten, kto pełni wolę Ojca mego, jest mi bratem, siostrą i matką? Węzły krwi nie są najważniejsze. Posłuszeństwo woli Bożej tworzy rodzinę Chrystusa i jest owocem pełnego miłości dialogu z Bogiem. Pan Jezus wobec zaczepek, a nawet bluźnierstw ze strony przeciwników mógł zachować dostojne milczenie. Mógł zaprzeczyć im jednym zdaniem. Mógł ich skarcić, zgromić. Ale on nawiązuje z nimi rozmowę, przedstawia swoje racje, przytacza argumenty i dopiero w konkluzji wypowiada surowe słowa ostrzeżenia. Żyjemy w czasach dialogu, czyli rozmowy, jaką powinien prowadzić człowiek z człowiekiem. Tego dialogu domagają się wszystkie przestrzenia życia każdego człowieka. I jest to trudny dialog. Proszę wybaczyć, ale to w minionych dniach, podczas spotkania obecnego wśród nas pana premiera rządu w jednym z miast Polski, ktoś wstaje i mówi, dlaczego pan kłamie? To tak jakby teraz ktoś z nas wstał i powiedział, dlaczego ksiądz tak twierdzi? Ano dlatego, że trzeba się odwołać w każdym dialogu do argumentów, do prawdy, i spokojnie po raz kolejny wyjaśnić jeszcze raz. I to jest bardzo trudne. Bardzo trudne było, jest i prawdopodobnie będzie. Takie jest nasze powołanie jako chrześcijan, jako osób wierzących. Takie jest nasze zadanie jako rodziców, wychowawców, przywódców, pedagogów, wszystkich, którzy chcemy służyć innym ludziom. To nie może być łatwy i nie jest łatwy dialog. Bo jak może spokojnie, a niestety tak jest, że po raz kolejny grzecznie, z troską, pełną empatią mówi matka, ojciec do dziecka, wstań. Podejdź do mnie. Po raz kolejny proszę cię. Taki jest dialog. I tylko ten dialog i taka postawa prowadzi do konstruktywnych rozwiązań. Dialog, rozmowa, o której słyszymy dzisiaj z Ewangelii, leży u podstaw religii objawionej. Objawienie Boże zostało nam dane w duchu i w formie dialogu. Inicjatywa tego dialogu należy do Boga. Bóg nas wzywa, ale człowiek nie jest zdolny odpowiedzieć własnymi siłami na to wezwanie. Bóg daje nam odpowiednie światło i siły, byśmy mogli zrozumieć Jego wezwanie i dać na nie odpowiedź. Niemniej, jako ludzie wolni, możemy zajmować różną postawę wobec tego wezwania. Możemy słuchać uważnie tego, co Bóg do nas mówi. Możemy nie słuchać lub udawać, że nie słyszymy. A nawet faktycznie możemy nie słyszeć.
Jeśli damy się pochłonąć innym głosom, możemy Bogu odpowiedzieć tak lub nie. A Pan Bóg pyta z troską każdą i każdego z nas. Pyta dzisiaj, gdzie jesteś? Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Dlaczego to uczyniłaś? Któż jest moją matką i którzy są braćmi? Jeżeli ożywia nas dobra wola, zawsze usłyszymy, co Bóg do nas mówi w naszym sumieniu. Odpowiadamy Bogu całym swoim życiem, ale może się tak zdarzyć, że dialog zainicjowany przez Boga nie będzie przez nas podjęty, albo spotykać się będzie z ciągłym zaprzeczaniem i wtedy może dojść nawet do grzechu przeciw Duchowi Świętemu, przed czym dzisiaj ostrzega nas Pan Jezus. Siostry i bracia, modlimy się w intencji Ojczyzny, szczególnie w intencji wszystkich, którzy dla jej wolności i rozwoju dali z siebie najcenniejszy dar, swoje życie. Ojczyzna to nasza trudna, często bolesna i tragiczna, ale wspaniała, godna najwyższego szacunku i pamięci przeszłość. Wielka historia pokoleń naszych przodków. Ojczyzna to nasza teraźniejszość, nasze bieżące życie, praca, modlitwa, nasze polskie dzisiaj. Rośnie i rozwija się współodpowiedzialność za Polskę teraz nie tylko w małej, wybranej grupie czy w jednej partii, lecz w całym narodzie, w każdym człowieku, który przebywa przyjaźnie i życzliwie pośród nas. Jeżeli jesteśmy w duchu Ewangelii odpowiedzialni, to Ojczyzna musi podlegać naszej myśli, naszej decyzji, naszym tęsknotom. Budowanie odpowiedzialnego państwa, podobnie jak każdej rodziny, musi być oparte na dialogu, na wymaganiach, na pełnej troski i mądrej kontroli, na budowaniu zaufania i współodpowiedzialności. Nie można w tej trosce się obrazić, nie można się pokłócić, nie można się odwrócić plecami, trzeba nieustannie ufać, słuchać, cierpliwie czekać, przebaczać, a nade wszystko wierzyć. Ojczyzna to przestrzeń naszej przyszłości. Nasza praca dzisiaj będzie owocowała w pokoleniach, które przyjdą po nas. W tym kontekście prorocze i tym samym bardzo aktualne są słowa modlitwy za Ojczyznę księdza Piotra Skargi. Proszę wszystkich o powstanie. Słowami księdza Piotra Skargi módlmy się. Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniowi Twojemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący, wieczny Boże, wzbudź w nas szeroką i głęboką miłość ku braciom najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy naszego kraju sprawujące, by wedle woli Twojej, ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego.
złóżmy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga. Z ufnością i wiarą módlmy się do Boga. Módlmy się za papieża Franciszka i wszystkich pasterzy Kościoła, aby zwiastując Ewangelię nadziei, mogli się cieszyć wzrostem wiary i miłości we wspólnocie ludu Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się o spokój duszy prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, pana profesora Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki, pani Marii Kaczyńskiej, wspaniałej pierwszej damy, ostatniego prezydenta na uchodźstwie, pana Ryszarda Kaczorowskiego i wszystkich uczestników tego dramatycznego lotu, tej największej współczesnej tragedii narodu polskiego. A Ciebie, dobry Boże, błagamy, prosimy, aby ofiara ich życia nigdy nie została zapomniana. Przyczyna ich śmierci wyjaśniona w prawdzie i godnie upamiętniowana. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny, które straciły swoich bliskich w katastrofie smoleńskiej, aby zawsze czuli Bożą opiekę, wsparcie nas wszystkich i aby mogli otrzymać sprawiedliwość. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za ojczyznę, aby zawsze była dla nas bezpiecznym domem, oraz zarządzących, by z troską i cierpliwością potrafili zapewnić sprawiedliwość, pokonując wszelkie przeciwności. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji rodziców i katechetów, aby pomagali dzieciom i młodzieży poznawać Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, a także o spokojny i radosny czas wakacji dla uczniów oraz ich opiekunów. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za nas, zgromadzonych na Eucharystii, abyśmy przyjmując słowo dobrej nowiny o Chrystusie, objawiali naszym życiem miłość Boga względem człowieka. Ciebie prosimy. Boże, Ojcze, ufamy, że zachowasz nas od złego, racz więc obudzić w naszych sercach prawdziwe pragnienie należenia do Ciebie jedynego dobra, tak, abyśmy zdołali każdego dnia iść za Twoimi wezwaniami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech nas przyjmie ofiarę Słowotwoją, na cześć chwała swojego imienia, a także na przyczynek nasz, z całego Kościoła Świętego. Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na naszą posługę, przyjmij dary, które Ci składamy, i pomnóż naszą miłość ku Tobie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego, Twój majestat, uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są Jego i ziemia Panu Twoją.
Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, tych, którzy zginęli tragicznie pod Smoleńskiem, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do poznania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem, z błogosławionym księdzem Jerzym i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, ale nas spaw ode złego.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
Módlmy się. Miłosierny Boże, niech uzdrawiające działanie Eucharystii uwolni nas od złych skłonności i wprowadzi nas na prawą drogę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Moi drodzy, dobiega końca nasza Eucharystia. Nasze spotkanie z Bogiem tu w Katedrze Warszawskiej, gdy modliliśmy się w intencji wszystkich, którzy zginęli pod Smoleńskiem, w intencji naszej Ojczyzny. Pragnę z całego serca wszystkim podziękować za to skupienie modlitewne. Bardzo dziękuję księdzu prałatowi Zbigniewowi za słowo. Ono było, księże prałacie, słowem nam bardzo potrzebnym, bo aktualnym. Słowo o dialogu. Ja przynajmniej dla siebie wyciągnąłem taki wniosek, księże prałacie. Jeżeli ktoś potrafi dialogować z Panem Bogiem, rozmawiać, modlić się, to będzie również umiał dialogować z drugim człowiekiem. I Bóg zapłać za to przesłanie. I oczywiście ostatnie ogłoszenie. To już będzie 10 lipca. Piękne polskie lato. Godzina 19, Katedra Warszawska. Wszystkich zapraszam na naszą Eucharystię. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.
Dobiega końca Eucharystia, sprawowana w Bazylice Archikatedralnej Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Eucharystii przewodniczym i homilię wygłosił ksiądz prałat Zbigniew Zembrzuski, dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Dziękujemy serdecznie całej rodzinie Radia Maria za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.